Cześć, z tej strony Paweł, Freeberry Rider. Dziś zabiorę Was na krótką weekendową wyprawę w rejony gór stołowych, gdzie udało mi się zobaczyć Szczeliniec Wielki, Twierdzę Srebrna Góra, podziemne miasto Osówka oraz Zamek Grodno. Zapraszam do obejrzenia. Wyruszyłem w sobotni poranek, zmierzając na południowy zachód Polski do województwa dolnośląskiego. Jazda spokojnymi wiejskimi i leśnymi szosami okazała się być przyjemną odskocznią od dróg szybkiego ruchu. Nie brakło jednak małej niespodzianki, jaką sprawił mi mój motocykl, któremu wyłamało się lusterko. Nie była to jednak awaria, która uniemożliwiłaby dalszą jazdę. Ozdabiające pobocze formacje skalne, będące charakterystycznym elementem gór stołowych, dały znak, że zbliżałem się do pierwszego celu mojej wycieczki – góry Szczeliniec Wielki. Jest ona najwyższym szczytem tego pasma górskiego. Dotarłem do miejscowości Karłów, gdzie odnalazłem parking, który okazał się być darmowy, gdyż restauracja, która pobierała opłaty, była nieczynna. Szlak na Szczeliniec rozpoczynał się niedaleko parkingu, na którym się zatrzymałem. Wstęp na ścieżkę był darmowy, a wejście na górę było całkiem łatwe i zajęło mi około 40 minut. Wszelkie przewyższenia pokonuje się tutaj wchodząc po kamiennych stopniach zabezpieczonych balustradą. Na szczycie znajduje się schronisko turystyczne i restauracja, jednak najważniejsze są tutaj punkty widokowe, z których rozpościera się piękna panorama gór stołowych. Pomimo sporej ilości turystów, było tu wystarczająco dużo przestrzeni, by uniknąć ścisku i spokoju nacieszyć się widokami. Po chwili wytchnienia mogłem wrócić tą samą drogą lub za 12 zł skorzystać z płatnej części szlaku, by zataczając małe kółko wokół góry wrócić na parking w Karłowie. Oczywiście skorzystałem z tej drugiej opcji i było warto, ponieważ widoki są o wiele ciekawsze niż droga wejściowa na Szczeliniec. Wiele punktów widokowych i niesamowitych formacji skalnych nie pozwoliło mi się nudzić podczas marszu. Największe wrażenie zrobiła na mnie jednak szczelina skalna zwana Piekiełko. Ma ona około 100 metrów długości i 20 metrów głębokości, a najmniejsze przejścia wynoszą tu około metra szerokości, więc trzeba czasem się przyciskać. Powrotna droga była nieco trudniejsza niż początkowa, darmowa część szlaku i jej pokonanie zajęło mi około godziny. Jeśli jednak ktoś wybierze się na Szczeliniec, to koniecznie polecam powrót właśnie tą drogą. Po ponownym skoczeniu na motocykl wyruszyłem w kierunku Twierdzy Srebrna Góra, oddalonej od Szczelińca Wielkiego o niecało 40 km. Po drodze nie brakowało przyjemnych widoków, jak choćby ta urokliwa polana. Parking w cenie 5 zł odnalazłem od razu po wjeździe do wsi Srebrna Góra, a dojście do twierdzy zajęło mi 20 minut. Twierdza Srebrna Góra powstała w XVIII wieku z inicjatywy ówczesnego króla Prus Fryderyka II Wielkiego, a jej nazwa nawiązuje do kopalni srebra, jakie znajdowały się w tych okolicach. Jedynym wojennym sprawdzianem twierdzy był szturm wojsk napoleońskich na początku XIX wieku, który został skutecznie odparty, dzięki czemu twierdza może szczycić się mianem niezdobytej. Za bilet zapłaciłem 25 zł. Niestety było zbyt późno i nie załapałem się na zwiedzanie z przewodnikiem, który umożliwiał dostęp do kilku przejść i pomieszczeń, niedostępnych dla indywidualnych zwiedzających. Obejście twierdzy zajęło mi ponad godzinę, jednak brakowało mi tu jakichś ciekawszych eksponatów związanych z historią i podziwiać mogłem tylko mury i widoki rozpościerające się dookoła. Z pewnością więcej ciekawostek znajduje się w częściach dostępnych w wycieczce z przewodnikiem. Po zwiedzaniu fajnymi, wąskimi drogami rozpostartymi pośród wzgórz i lasów udałem się do urokliwej wsi Sierpnica, w której miałem zarezerwowany nocleg. Nazajutrz wyruszyłem do położonego nieopodal podziemnego miasta Osówka. Darmowy parking znalazłem przed obiektem, w którym odebrałem zarezerwowany wcześniej bilet o wartości 24 zł. Po kilkuminutowym spacerze przez las dotarłem do wejścia do kompleksu, gdzie spotkałem się z przewodnikiem i resztą zwiedzających.
masówka należy do zespołu Rize, najbardziej tajemniczego projektu III Rzeszy, który zakładał wybudowanie kilku podziemnych kompleksów w górach Sowich. Przeznaczenie podziemnych tuneli nie jest w pełni znane i najprawdopodobniej miał to być system fabryk i samowystarczalnych podziemnych miast, a sama osówka miała być również kwaterą Adolfa Hitlera. Budowa Rize trwała od 1943 roku. Do prac budowlanych wykorzystywano głównie jeńców wojennych oraz więźniów z obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Katorżnicze warunki pracy i niewielkie racje żywieniowe sprawiały, że niewielu było w stanie utrzymać się przy życiu dłużej niż kilka tygodni. Szacuje się, że w górach Sowich zginęło około 5000 więźniów. Budowę Rize przerwała przegrana wojna. Prawdopodobnie nadal nie odkryto wszystkich tuneli tego kompleksu. Sama osówka liczy sobie tunele o łącznej długości aż 1,7 km, zajmujących powierzchnię 30 tysięcy metrów sześciennych. Zwiedzanie trwało godzinę, a przewodnik dzielił się wieloma interesującymi faktami na temat osówki i projektu Rize. Same tunele robią ogromne wrażenie. Niebywałe, że zbudowano je niewolniczą pracą ludzkich rąk. Warto odwiedzić to miejsce, by przekonać się, do czego prowadziła wojna i jak wiele tajemnic nadal pozostało nierozwiązanych. Pora ruszać dalej. Ostatnim celem weekendowego wyjazdu był położony 15 km dalej zamek Grodno. Motocykl zostawiłem na darmowym parkingu w miasteczku Zagórze Śląskie, znajdującym się u stóp wzgórza zamkowego. Stamtąd droga do zamkowych murów zajęła mi jakieś 15 minut marszu. Za wstęp zapłaciłem 24 zł, tym razem zwiedzanie miało charakter indywidualny. Historia zamku Grodno może sięgać aż początku IX wieku, jednak właściwa murowana warownia powstała tu w XIV wieku za panowania księcia Wolka II Małego. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli i w XVII wieku został częściowo zniszczony przez Szwedów. Zostałby przeznaczony do całkowitej rozbiórki, gdyby nie profesor Johann Busching z Wrocławia, który w XIX wieku pozyskał prawa do obiektu i rozpoczął jego odnowienie. Zobaczenie wszystkich sal zajęło mi godzinę. W każdym pomieszczeniu znalazłem interesujące eksponaty związane z historią zamku. Niestety minusem był brak dostępu do wieży zamkowej, więc nie mogłem zobaczyć, jak zamek oraz okoliczne tereny wyglądają z najwyższego punktu w regionie. Pora było zakończyć zwiedzanie i wyruszyć w drogę powrotną do domu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnych filmach.